Bieg na 2 km i 200 metrów wystartuje 23 maja o 10:30 spod hali lekkoatletycznej. Rok temu wzięło w nim udział ponad 130 osób. W związku z rosnącą popularnością biegania organizatorzy są przygotowani na znacznie większą liczbę uczestników. Co roku jest to tak około 130-140 osób. No, staramy się zachęcić do biegania. Widać, że coraz więcej zielonogórzan się rusza i to myślę, że między innymi jest to też spowodowane tą akcją. Także zapraszamy w tym roku w tym samym miejscu, trasa 2 km 200 metrów. Także warto z tego skorzystać. Myślę, że ci, którzy biegają, mogą to potraktować jako rozgrzewkę przed późniejszym treningiem. Weekend Polska Biega to kulminacja starań o rozruszanie Polaków. Setki imprez w całym kraju organizują szkoły, kluby i miejscowe ośrodki sportu i rekreacji. Mimo, że są to biegi amatorskie, dla małych społeczności walka o najlepsze czasy jest bardzo zacięta. Zielonogórski MOSiR przygotowuje bieg nie tylko dla dorosłych. Do biegania będzie chciał zachęcić także dzieci. Planujemy też wprowadzić taką małą nowinkę, czyli dla dzieci takich całkiem małych, w cudzysłowie mówiąc, do 6 lat, zorganizować bieg tam kilkaset metrów, żeby te dzieci też przebiegły osobno, może jakąś statuetkę dostaną i tak dalej, tak żeby się też te dzieci pobawiły i żeby to wśród nich propagować taki ruch i żeby one rodziców goniły do tego, żeby się rodzice ruszali. Zapisy prowadzi Biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale do udziału będzie można zgłosić się najpóźniej 30 minut przed startem biegu 23 maja.